Na ostatniej sesji Rady Miasta radny Rukrza zadał pytanie prezydentowi Matyjaszczykowi w kwestii utworzonego nowego wydziału. Nie sposób też, panie prezydencie, nie skomentować, że widzimy, słyszymy głosy mieszkańców, że pański wizerunek słabnie, wizerunek gospodarza, że źle pan zarządza miastem. Czy do tego celu, żeby poprawić ten wizerunek, trzeba było powołać cały wydział propagandy, który będzie się zajmował komunikacją i informacją? Czy dotychczasowe instrumenty nie były wystarczające? Radna Iżyńska zaś skierowała do prezydenta takie słowa. Co do propagandy, ja myślę, że jakiego by pan nie stworzył wydziału i kto by o tym nie mówił, to i tak w życiu pan nie pobije Telewizji Polskiej, która zabrała onkologiczne pieniądze, 2 miliardy złotych.